Dobra, mam chwilę czasu, więc możemy wyjaśnić kwestię tych skrzydełek, bo widzę, że niektórzy nie rozumieją moich skrótów myślowych, więc na spokojnie. O co chodzi ze skrzydełkami oraz Prime Gaming? Jak je odebrać, nawet nie posiadając Prime Gaming? Tutorial. Dobra, zacznijmy od tego, że ta kampania trwa tak naprawdę już od grudnia. Więc jeżeli ci, którzy mają Prime Gaming, regularnie odbierają sobie te nagrody do Genshina i sklepują oczywiście kodzik w grę, oni mogą spać spokojnie, bo macie czas od grudnia do maja, aby te kody sobie odebrać. I należy odebrać z tego przedziału czasowego przynajmniej 4 kody. Ci, którzy nie korzystali z Prime Gamingu ani z kodów i nie wpisywali tych kodów do gry, no to teraz muszą się, że tak powiem, zebrać i po prostu przez następne 4 miesiące wpisywać te kody do gry. I teraz tak, jeżeli nie posiadacie konta na Prime Gaming, a na przykład jakiś znajomy posiada i nie gra w Genshina i ma wywalona tą gierkę, możecie jego poprosić, aby co miesiąc Wam wysyłał właśnie ten kodzik. Same skrzydła, każdy, kto zakwalifikował się poprawnie do odebrania nagrody, otrzyma je dopiero po zakończeniu kampanii. A kampania kończy się końcem maja. I od zakończenia liczymy 30 dni, czyli prawdopodobnie skrzydła pojawią się gdzieś pod koniec czerwca lub początkiem lipca, coś ten deseń. Także ich nie dostaniecie od razu. Także jak widzicie, wszystko jest zależne po prostu od tego, czy wpisaliście te kody bezpośrednio do gierki. Jeżeli robicie to regularnie, dostajecie skrzydełka bezproblemowo. Jeżeli nie wpisywaliście wcześniej kodów, no to nadrabiacie te 4 miesiące, bo wystarczą tylko 4 z 8, bo tyle trwa kampania, 8 miesięcy. Mam nadzieję, że teraz jest o wiele jaśniej, jeżeli chodzi o to, jak zdobyć te skrzydełka. Pozdrawiam.